No to kolejny dzień z bum bum bach bach. Gladius. To ja. Tak, Jezu? Nie Jezus. Mózg. Twój mózg. No. Czemu mnie ignorujesz ostatnio? Nie wiem. Nie wiem, po prostu... A nie pomyślałeś o tym, że czuję się samotny? Wiem. Przepraszam, nie chciałem. Siema, z tej strony Gladius, witam was w kolejnym Gladplay. Dzisiaj pogramy sobie Fallen Enchantress Legendary Heroes. Polskiego tytułu niet. Od pewnego czasu pykam same w FPS-y online albo w MMORPG. Non-stop, ubijam innych graczy, wykonuję standardowe questy i już mam tego wszystkiego dosyć. Brakowało mi pewnej stymulacji dla mojego mózgu, czegoś co doprowadzi do tego, że mój mózg zacznie w końcu normalnie funkcjonować, aniżeli ile mam zjeść kanapek na śniadanie. 26. No i szukałem, zagrałem już wszystkie części Heroesów, Describers, wszystkie części z dodatkami znam na pamięć, Cywilizację również, no czegoś mi brakowało. I na pomoc przyszła firma Techland, która wydała grę Fallen Enchantress Legendary Heroes. Dobra, okej, dostałem tą grę od nich i szczerze, Techland, arigato. Takie oczka powinny być. Arigato! Gra nie należy do najłatwiejszych, więc jeśli jesteś typowym niedzielnym graczem, odpuść sobie ją. Ja grałem wiele strategii, a pierwsze moje reakcje związane z rozpoczęciem tej gry były następujące. Było ciężko, ale kiedy zaczynałem się wgryzać w tą całą strukturę, kiedy rozgryzłem co, gdzie i jak, sam opracowałem sobie pewną taktykę, stwierdziłem, że o kurde, ta gra jest naprawdę świetna i wbrew pozorom znowu nie taka trudna. Myślałem, że kampania będzie bardzo, bardzo, bardzo długa, będzie opowiadała niesamowitą, epicką historię, jednak tutaj mamy do czynienia z następującym jej przebiegiem. Wybieramy sobie postać, którą chcemy grać, w zależności od tego, czy dobrze czujemy się z jednostkami dystansowymi, czy z jednostkami, które typowo atakują z bliska, czy też w tym momencie rzucają magię. Wybieramy sobie głównego Heroesa. Następnie wybieramy ilość przeciwników, których chcemy pokonać i kiedy już wszystko mamy przygotowane, trafiamy na mapę kampanii. Głównie zaczynamy od osiedlenia. Nasz Heroes tylko raz może osiedlić swoją armię. Wybieramy miejsce, które jest dla nas najbardziej taktycznie przyjazne, czyli tam, gdzie znajduje na przykład dużo surowców, albo niespodziewanie będzie szybciej budowała się nasza armia. Kiedy to już mamy opracowane, ruszamy w tany. Czyli tak naprawdę musimy rozwalić naszych przeciwników. No i tutaj zaczyna się zabawa. Jeśli jesteś zwolennikiem typowego klikania myszką, odpuść sobie. Tutaj naprawdę liczy się zmysł dowódcy. Po pierwsze, Primo AI jest na bardzo wysokim poziomie. Kombinuje, zawiera z tobą sojusze, po czym ukradkiem przerzuca armię na przykład na twoje tyły, więc cały czas musisz bacznie obserwować na to, co się dzieje na mapie, bo jeśli odrobinkę, ale odrobinkę, że tak powiem, skupi się zupełnie na czymś innym, możesz przegrać. Taktyka wygrania jest praktycznie taka sama. Zakładaj sojusze, bądź miły, ale tak naprawdę gdzieś tam w oddali twórz olbrzymią armię, dzięki której będziesz mógł uderzyć. Armia, jak i zarazem twoje miasta zmieniają się dzięki technologiom, które opracowywujesz. Tych technologii jest cała masa. Niektóre są do wielokrotnego stworzenia, czyli możesz na przykład powtarzać tworzenie nowej technologii no, kilkanaście, kilkadziesiąt razy, co na przykład umożliwia
lepsze ataki twojej armii, czy też w tym momencie lepsze wyrabianie twoich surowców. O dziwo, wraz z rozwojem technologii zmieniają się tak samo atrybuty twojej armii, czy i nawet i wygląd, co jest naprawdę fajną sprawą, bo nie musisz się zajmować tym, żeby twoja armia miała nowe kusze, skoro te kusze automatycznie zostaną im przyznane w momencie, kiedy odkryjesz w technologii wojskowej dłuższe łuki, prawda? Fajna, naprawdę fajna sprawa. Na mapie, kiedy zdobędziemy jakiś zamek, albo kiedy budujemy zamek, mamy świadomość i zarazem możliwość wglądu do niego, widzimy jak się rozwija, dzięki po prostu jego rozwojowi poszerzamy tak samo swoje terytorium. Fajna sprawa. Na mapie, którą gramy, znajduje się wiele smaczków. Mamy masę ukrytych skarbów, masę ukrytych questów, więc do koloru, do wyboru możemy naprawdę tutaj kombinować, szaleć. Możemy bezpośrednio zaatakować przeciwnika, a możemy ją mapę w ogóle odkrywać, prawda? Możemy brać udział w wszelakich questach. Niektóre są bardzo trudne, inne wręcz przeciwnie są banalnie proste. Przeciwnicy bardzo szybko starają się odkryć wszystkie karty technologii, bo technologia, wbrew pozorom, jest tutaj niezwykle ważna. Z początku myślałem, a takie sranie w banie. Wcale, że nie. Tutaj musicie dokładnie się zastanowić, którą drogą chcecie się wybrać, jeśli chodzi o gałąź technologiczną oraz, co najważniejsze, w którą stronę ma się budować twój zamek. To jest bardzo ważne, ponieważ kiedy będziecie już mieli 7 czy 8 odkrytych zamków, w pewnym momencie staniecie przed następującym wyborem. Czy warto wybrać, żeby ten zamek spełniał funkcje typowo produkcyjne, czy powinien on być twierdzą, czy powinien skupiać się na produkcji many, no do koloru, do wyboru, ponieważ prawda jest taka, że prędzej czy później wasze zamki będą służyły jako pewien element produkcyjny, rozwojowy, czy też w tym momencie do produkcji armii. I też warto się nad tym zastanowić, ponieważ im bliżej granic wroga, tym może lepiej, aby te wasze zamki spełniały funkcję typowej twierdzy, aniżeli, prawda, produkcji, znaczy formy typowo produkcyjnej. Podsumowując, gra jest niezwykle ciężka i zapewne za pierwszym razem, kiedy się ją styknięcie, stwierdzicie, walę to. Naprawdę, ja już nie gram. Oj nie! Wolę już grać w bierki podwodne albo wybiórczo prać pranie mojej matki, aniżeli zmusić się, żeby zagrać w tą grę. Jednak po paru niepowodzeniach i kiedy już będziecie wiedzieli co i jak, jeśli chodzi o tą grę, stwierdzicie, kurde, a jednak ta gra jest spoko. Naprawdę, ta gra jest jednak spoko. A po pewnym jeszcze czasie stwierdzicie, a zagram jeszcze jedną turę. Kurde, czwarta? Moja praca. Idziecie do pracy, zostaliście wyrzuceni, żona od was odeszła, a wy siadacie zmęczeni, zamiast zapalić, jednak uruchamiacie tą grę i gracie dalej. Ta gra wymaga kombinacji, użycia wszelakiej inteligencji, jaką w sobie posiadamy, a jeśli nie mamy, musimy ją zdobyć. I to właśnie powoduje, że jest tak dobra. Dlatego ja osobiście tej grze daję 8 na 10. Jest fajna, jest przemyślana, oprawa graficzna mi z początku się, pomimo tego, że nie podobała, teraz mogę śmiało powiedzieć, że jest naprawdę fajna. Muzyka bardzo klimatyczna, no i oczywiście płynność gry. Jak dla mnie, perełka. Trzymajcie się, było miło, a ja wracam do grania. Dobra. Wyłączamy grę!